Moc historii. Dzień dobry, witamy Państwa jak zwykle w niedzielne wczesne popołudnie. Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś wybierzemy się na malownicze tereny sandomierszczyzny, konkretnie do gminy obrazów, a jeżeli chcielibyśmy umiejscowić naszą wioskę, do której się wybierzemy, to jest Jugoszów. No i gdy czytamy sobie napis Jugoszów, to pierwsze, co nam na myśl przychodzi to oczywiście nazwa, z czego ona może się wywiązywać, a po drugie, gmina Obrazów, no to zagłębie sadownicze. A więc bardzo dużo rzeczywiście ciekawych wątków. Z jednej strony współcześnie zagłębie sadownicze tak jak najbardziej, ale też urodzajne ziemie na bazie skały lessowej które powodują, że właściwie no wszystko się tutaj udaje, więc ymm, mieszkańcy właściwie no tak uprawiają to, co przynosi największy zysk. Chociaż kiedyś też były takie nowinki, pamiętam dobrze, bo z powodów rodzinnych tutaj wielokrotnie przechodziłem na przystanek autobusowy przez Jugoszów, właśnie. I wielkie wrażenie przed laty, przed laty, przed laty yy, robiły na mnie takie fragmenty wioski, yy, gdzie były wielkie słupy. Takiej kilkumetrowej wysokości, połączone drutami. Mniej więcej nawet hektar powierzchni zajmowały te pola. To wszystko było obsadzone chmielem. Właśnie na tych wysokich słupach rósł sobie chmiel, no i mieszkańcy z tego czerpali dochód, na tym zarabiali. Więc właściwie no tak jest tutaj. Czego by tu nie wrzucić do tej ziemi, to ona na pewno przyniesie dobry plon. Ale o jakimś browarnictwie w Jugoszowie nie słyszałem. Jeśli byśmy sięgnęli do historii, to może teraz nie. Natomiast, kiedy tutaj był folwark, powiemy jeszcze o tym, należący do Dominikanów Sandomierskich, to. Dochód dawała też propinacja, a jak pada słowo propinacja, to znaczy, że produkcja alkoholu. W związku z tym, rzeczywiście można by powiedzieć, że a nóż, widelec, czy to czasami nie jest tak, że sięgnięto do tej odległej tradycji nie, no, no zapewne było to coś nowego jakiś nowy impuls. Natomiast no, bez problemu byśmy znaleźli takie wątki dotyczące alkoholu. Ale o tym położeniu jeszcze pewnie powiemy, bo, mimo wszystko, problemem jest ta sama nazwa. Ona występuje w źródłach historycznych praktycznie bez zmiany jest Jugoszów, czasami Jugoszew, ale to raczej była jakaś pomyłka pisarska i kiedy przez kilkaset lat obserwujemy tę nazwę, to trzeba pamiętać, że w kraju nie ma drugiej miejscowości, która by się tak nazywała. No jakoś podobnie się nazywają, no ale nie w tej formie Jugoszów, ale językoznawcy nie mają tutaj żadnych problemów, bo uważają, że to jest nazwa odosobowa pochodząca od imienia Jugosz. Jugosz no i powstał Jugoszów, a ten Jugosz z kolei wywodzi się od określenia jugo albo igo, które oznaczało jarzmo. No i oczywiście, może się nam wydawać, jest strasznie odległa droga od jarzma do Jugoszowa. Natomiast jeśli popatrzymy na łacińskie określenie jarzma, to ono brzmi Jugum a więc jugoszów rzeczywiście bardzo łatwo jest urobić od tego łacińskiego określenia. Ono jest niezwykle intrygujące, wiąże się z takim pewnym zwyczajem, Choć rzecz jasna, że najczęściej jarzmo kojarzy nam się z bydłem i z uprzężą, która była dawniej stosowana, zanim zaczęto wykorzystywać homonto. A więc homonto dla konia, ale jarzmo bardzo często. O czym świadczy na przykład przecież sprzed 5000 lat przykład słynnej wozy z bronocic, gdzie wiemy, że wóz, który na tej wazie. Jest przedstawiony kilka takich wizerunków. To są wozy, które były ciągnięte przez woły, ponieważ odnaleziono fragmenty, które tak się właśnie określa, że to były jarzma wołów. Więc to się nam najczęściej kojarzy, kiedy mówimy jarzmo, chyba że czasami mówimy też jarzmo niewoli, niedoli, ciężki los, że to jest rzeczywiście jarzmo. A to z kolei rzeczywiście wiązało się również z bydłem, dlatego, że używano takiego określenia jarzmo ziemi, co odnosiło się do tego, że para wołów była w stanie zaorać w ciągu jednego dnia nie więcej niż określoną powierzchnię i właśnie tę powierzchnię. Określano jako morga, ale często mówiono też właśnie, że to jest jarzmo. I kiedy mówimy o tej uprzęży, no to oczywiście musimy też pamiętać, że te jarzma były dwojakiego rodzaju bo jedno jarzmo było na czoło wyglądało to w ten sposób, że gdzie są rogi zwierząt, albo był drugi rodzaj na kark. Oczywiście to była taka bardziej rozbudowana konstrukcja z dyszlem połączona. Natomiast generalnie rzeczywiście takie jarzma no bardzo długo funkcjonowały. Ja sobie przypominam w okolicach Łagowa wieloosobową wyprawę turystyczną, podczas której właścicielka domu, do którego zawitaliśmy, bo nas po prostu poprosiła, żeby zobaczyć jak tutaj się mieszka, powiedziała, żebym ja, ale tylko ja, nikt więcej żeby tam nie szedł do stodoły musimy pójść i zobaczyć, że ona jeszcze ta pani właśnie takie jarzmo na siebie zakładała, bo w gospodarstwie nie było konia, i pracowała właśnie tak, jak kiedyś z takim jarzmem założonym na, na swoje własne ciało. Czyli jarzmo niewoli, rzeczywiście, jarzmo ciężkiego losu, ma tutaj to znaczenie. Pewno, że współcześnie osoby, które się znają na technice, Wiedzą, że jest też jarzmo, ono wiąże się z jakimiś elektrotechnicznymi problemami, albo też jest jarzmo pomiarowe, tam z magnetyzmem związane. Natomiast każdy, kto pływa na jakichś łódkach, wie, że jest jarzmo masztu, czyli to miejsce, gdzie maszt jest do kadłuba przymocowany. Każdy, kto mostami się zajmuje, wie, że są takie pośrednie konstrukcje zwane jarzmem mostowym, czyli tego jest dosyć dużo. Ale to słowo łacińskie jugum, jugum, jugoszów nasz się tutaj kłania, to też jest bardzo ciekawy przykład tego jarzma, ponieważ starożytni Rzymianie i też sąsiednie ludy na początku, kiedy rozwijało się dopiero Imperium Rzymskie, miało taki zwyczaj, że na dwóch wbitych w ziemię włóczniach Znajdowała się trzecia, umieszczona poziomo, więc był to rodzaj takiej bramy, i chodziło o to, że pokonanego wroga przepędzano właśnie przez to jarzmo, tak to określano. To było właśnie to jugum. Na początku to prawdopodobnie był jakiś taki motyw magiczny czy religijny, a potem głównym elementem była chęć upokorzenia. Tego wroga pokonanego. Mało, że go pokonaliśmy, to jeszcze go dobijmy tam do ziemi, niech przez to jarzemko sobie przejdzie żeby dobrze zapamiętał klęskę. Popatrzmy więc, jak wiele jest różnych elementów, które w przypadku naszego Jugoszowa mogą nam przychodzić na myśl, gdy rozpatrujemy nazwę miejscowości. Gdy rozpatrujemy nazwę miejscowości, to jedno, ale dwa już tak... Starożytni Rzymianie nam się przewinęli, przewinęły nam się urodzajne gleby lesowe, a jeżeli gleby lesowe, no to gdziekolwiek byśmy nie byli, ślady prehistorii tam znaleźć musimy. Oczywiście tak i niezwykle ważne jest też położenie Jugoszowa. Chociaż możemy powiedzieć tak, że ono chyba tak generalnie nie odbiega od tego, jak wygląda sytuacja wielu innych miejscowości na tym terenie, czyli na Wyżynie Sandomierskiej, gdzie pokrywa lesowa sięga nawet 30 metrów w głąb ziemi. No więc jest to rzeczywiście bardzo urodzajny teren, no bo na bazie tej skały lesowej powstały urodzajne gleby, ale. Miejscowości są położone właśnie w taki sposób jak jugoszów. One są zagłębione w takie doliny, gdzie płyną strugi, jakieś małe rzeczki, które przecinają, rzeźbiąc jednocześnie ten teren lesowy. I każda właściwie taka wioska, która ma odległą tradycję istnienia, tak jest położona. Czyli teoretycznie można by tak powiedzieć, że na tej równinie sandomierskiej niewiele się znajduje. Tylko trzeba troszeczkę niżej zejść, i wtedy raptem zanurzamy się w każdą taką osadę. I to oczywiście interesujące położenie wiąże się z takim ciekiem, który jest nazywany, no często teraz widzę, że tam reguluje się różne nazwy tych cieków, i on jest nazywany dopływem od kurowa bo od strony Kurowa właśnie tędy przepływa, później w stronę Nasławic dalej płynie. Jest też taki mniejszy dopływ, no teraz jak troszeczkę no, mamy stepowienie naszego kraju, czyli mniej tej wody, to on jest często okresowo suchy, ale praktycznie jest taki no, rów, nie zawsze wodą wypełniony, choć jeszcze jak mówimy właśnie o tych kwestiach dotyczących wody, to jest takie źródełko w Jugoszowie. Które ma bardzo dobrą wodę. Sam przed laty wielokrotnie z niego piłem wodę. Jeden z mieszkańców do jakichś badań tę wodę przeznaczył, i wydaje mi się, że to w Goczałkowicach badano tę wodę. I stwierdzono w opisie, podano tam parametry, jakie składniki są, jeśli chodzi o skład fizyczny, chemiczny tej wody, i w konkluzji tak stwierdzono, w dotychczasowej praktyce nie spotkaliśmy się z wodą o tak wysokiej jakości i tak dobrych parametrach. Co o tyle jest też interesujące, że przecież no, jednak przez ten les woda się przedziera. No, i ona generalnie to jest żółta, jak żółta chińska rzeka. Dokładnie tak wody tutaj wyglądają. One nie są przezroczyste, nie mają niebieskiej barwy, jak tak chcielibyśmy widzieć wodę, z powodu właśnie tych domieszek pokrywy lessowej. Ale właśnie to położenie też powoduje, że rzeczywiście możemy mówić o bardzo odległych śladach przeszłości, gdy mamy na myśli osadnictwo. Tak jak właśnie w wielu tych sandomierskich, tak szeroko to ujmijmy, osadach. Są więc artefakty, które świadczą o bardzo odległym osadnictwie. Większość z nich to są ślady, które zebrano w wyniku AZP, czyli Archeologicznego Zdjęcia Polski. Takiej akcji, gdy archeolodzy z powierzchni ziemi odnajdują to, co zwróci ich uwagę, rejestrują to. Wprowadzają chronologię, czyli określają datacje, zapisują, robią sprawozdania, no i wskazują, że potencjalnie może być jakiś bardzo interesujący obszar do badań już takich inwazyjnych, czyli archeologicznych, chociaż wiele metod dzisiaj to już są metody też nieinwazyjne w archeologii. W każdym razie dla nas ważne jest to, że tutaj właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie nie należy uważać, bo za każdym razem okazuje się, że coś interesującego, Wydobywa się albo wprost się znajduje po prostu na naszych oczach na powierzchni Ziemi. To są bardzo często no, drobne fragmenty, czyli na przykład odłupki krzemieni, różnego rodzaju krzemieni, ale też fragmenty ceramiki. Dlatego też czasami, ponieważ są to niewielkie artefakty, są kłopoty z ustaleniem datacji. No i tak się ogólnie stwierdza, że nieokreślone materiały pradziejowe dotyczące bardzo, bardzo odległych tysiącleci, no ale nie da się ich w żaden sposób umieścić w jakiejś warstwie kulturowej, no bo sąsiednie znaleziska na to nie pozwalają. A tam, gdzie jest to możliwe, na przykład na zasadzie porównań z innymi odkrytymi artefaktami w innych miejscach, lub kiedy one są no, jasne i oczywiste, bo, bo wiele innych elementów tej warstwie kulturowej którą eksplorowano, czy na którą się natknięto, o tym świadczy, no to już podaje się datację. I tego rzeczywiście jest tutaj bardzo dużo. Można powiedzieć śmiało także, różnego rodzaju kultury, od epoki kamienia poczynając, a kończąc na średniowieczu lub nawet na nowożytności, czyli to jest ten czas umownie traktowany od momentu, kiedy Kolumb odkrył Amerykę, albo gdy upadł Konstantynopol, czyli generalnie powiedzmy od XV wieku mówimy o nowożytności. Również takie ślady nowożytne są odkrywane, i w związku z tym. Naprawdę jest tu wspaniały przegląd osad oraz śladów osadniczych, bo osady oczywiście są dla nas ciekawsze. Ślady osadnicze no to jest pojedyncze albo no niezbyt wielkie znalezisko, a osada już świadczy o tym, że ludzie tutaj gospodarowali. I takich osad po dwie, po trzy, Mamy dużo właśnie ze starożytności, ale nieokreślona chronologia, ale są też osady neolityczne, kiedy fragmenty ceramiki, odłupki krzemienne o tym świadczą. Osady takich kultur postsznurowych, to kiedyś używano też takiego określenia, czyli tych, które po okresie ceramiki sznurowej, kiedy. Sznur na mokre, jeszcze na przykład naczynie, odciągano od tego naczynia, uderzano, no i wzór powstawał, więc ta ceramika sznurowa w ten sposób powstawała. Potem, oczywiście, różnego rodzaju znaleziska dotyczące bliższych nam kultur, czyli na przykład z epoki brązu. Kultury mierzanowickiej, z okresu lateńskiego, kultury pomorskiej, z okresu wpływów rzymskich, kultury przeworskiej, kultury łużyckiej, kultury wczesnego średniowiecza. Wszystko to tu mamy w Jugoszowie. Więc na dobrą sprawę, no to może w czasach młodości to nie zwracałem tak na to uwagi wielkiej, ale teraz to boję się wziąć jakikolwiek fragment skały do ręki w Jugoszowie, bo może się okazać, że to jest coś interesującego, coś, co świadczy o tym, że należałoby na to zwrócić uwagę. I to jest właśnie bardzo ważne, bo i mieszkańcy są uwrażliwieni, no i na przykład podczas orki, podczas prac różnego rodzaju, wiedzą, że można tutaj natrafić na coś, co uczonych, będzie bardzo mocno interesowało, a jednocześnie też będzie świadczyło o pewnej tradycji osadnictwa w miejscowości, którą zamieszkujemy. To mówimy o tym osadnictwie prehistorycznym, ale jeżeli mielibyśmy mówić o początkach Jugoszowa, no to będzie to średniowiecze. O początkach w kategoriach źródeł pisanych. Czyli kiedy Jugoszów pojawia się na arenie dziejów, jako Jugoszów. No bo to może być takie już uchwytne. I to już jest tradycja, która ma pewien ciąg trwający do dzisiaj. Jesteśmy spadkobiercami tej właśnie tradycji, no bo w okresie polskiej państwowości te zapiski. Pojawiły się. Oczywiście, że trzeba pamiętać o tym, iż Jugoszów jest położony blisko Opatowa i blisko Sandomierza, czyli dużych ośrodków, tak mniej więcej po środku, 15 kilometrów do Opatowa, 15 do Sandomierza, bliżej jest klimontów, na no, on później dopiero zaczął odgrywać rolę, ale Opatów i Sandomierz to oczywiście są te miejsca, które przyciągały, więc nasz Jugoszów oczywiście mógł tak no, nie robić wielkiej kariery, bo miał tak potężnych sąsiadów, ale jednak nie powinniśmy narzekać, skoro pierwsze pisane wzmianki dotyczą XIV wieku. Więc rzeczywiście można być zadowolonym, że na przykład w takich zapiskach sądowych krakowskich w 1389 roku występują wielokrotnie dzieci Mikołaja z Jugoszowa. On się pisał z Jugoszowa i dlatego mówimy o tym, że te wzmianki się wtedy właśnie pojawiły. A były to osoby takie jak Jan, Mikołaj, Wrochna, Wichna, te dwie ostatnie to oczywiście kobiety. Raczej chyba kobiety, no bo nie dziewczynki wtedy by w zapiskach sądowych pewno nie występowały. Ale jest też Kielcz albo Kielc, bo niekiedy używa się tego sformułowania Kielc, a niekiedy Kielcz. To oczywiście nazwa, która jest dobrze znana, gdy mówimy o stolicy województwa świętokrzyskiego, o Kielcach, a więc na pewno powiązana w jakiś sposób z tym dawnym określeniem stolicy województwa. Chociaż z drugiej strony, w przestrzeni publicznej, ja widzę, no, w takim źródle, do którego bardzo często ktoś sięga, czyli. Do internetu sięgniemy, tam do jednej z takich podstawowych encyklopedii, no i wyczytamy tam, że w czasach Długosza, czyli później, my mówimy o wcześniejszym okresie, kiedy występuje już Jugoszów w formie zapiski, bo Długosz to jest druga połowa XV wieku, a my jesteśmy 1389, ale właśnie, że Długosz zapisał, że Jugoszów był własnością Kielczuza. No, Kielczus, ale mnie to śmieszy naprawdę. Kielczuza W XIX-wiecznym opracowaniu rzeczywiście tam była taka pomyłka. Oni się odwoływali do Długosza i zamiast Kielcza, albo że Kielc był właścicielem Jugoszowa, no to tak coś tam im się przebił, jakiś błąd się pojawił. No i teraz czasami znajdujemy odzwierciedlenie, powtórkę tego w takiej formie Kielczus. No naprawdę, Kielcz by się obraził, gdybyśmy tak na niego mówili. Tym bardziej, że ten Kielcz albo Kielc, to imię wielokrotnie występuje. Dotyczy różnych osób, na przykład jest Kielcz, syn Kielcza, więc w rodzinie Jugoszowskich ono się to imię przewijało. W związku z tym powinniśmy o tym pamiętać, że to jednak nie żaden Kielczus. Mamy więc te informacje z końca XIV wieku ale gdy wspominamy o zapiskach sądowych, to są jeszcze opublikowane, nawet zdigitalizowane, bo one się ukazały na początku XX wieku, a teraz są dostępne w postaci elektronicznej. Zapiski sądowe Województwa Sandomierskiego. Mamy tam pod datą 1427, czyli kolejna wzmianka informacje o tym, że świadkowie Kielcza z Jugoszowa, Występowali przeciwko warszce. No i zapisano to, część jest zawsze w tych zapiskach po łacinie, ale część jest w takiej bardzo odległej staropolszczyźnie. Bardzo, bardzo, bo czasami no, trudne są te wyrazy nawet do odczytania. I ten zapis w staropolski tak brzmi. I że warszka wzięła 40 grzywien długów męża swego, po morze, czyli prawdopodobnie po jakiejś zarazie, i jeszcze po przecinku jest po śmierci, wprawdzie Gego napisano, ale nie Gego, tylko jego powinno być. Jest to więc taka wzmianka, która dotyczy tych 40 grzywien. No i, i mamy nasz Jugoszów, ale też właśnie tego Kielcza albo Kielca wymienionego pod tą datą. Później pojawiają się kolejne wzmianki w tym wieku XV, zanim jeszcze do Jana Długosza dojdziemy. Cierpliwie, bo oczywiście na niego przyjdzie pora, ale w zaskakujący sposób. Powiemy dzisiaj o Janie Długoszu coś niedobrego, no bo niestety jest tutaj pewien problem dotyczący Jugoszowa. I mamy taką wzmiankę na przykład, że Kielcz, syn Kielcza. Był na Uniwersytecie Krakowskim w 1445 roku. Od razu, powiedzmy, że potem w XVI wieku był Paweł, też studentem Uniwersytetu w Krakowie. Okazuje się więc, że chyba ta tradycja wysyłania synów po wyższą edukację była w rodzinie podtrzymywana. I w ten sposób wreszcie dochodzimy do Jana Długosza, czyli do drugiej połowy wieku XV. No, i tutaj, jak wspomnieliśmy, sięgając do księgi uposażeń diecezji krakowskiej, mamy z naszym Wyśmienitym kronikarzem pewien problem. No właśnie, i ten problem wcale nie jest aż taki błachy, wręcz przeciwnie. Nie jest błachy, ponieważ Jan Długosz w jednym tomie, czyli w drugim tomie swojej księgi uposażeń, wymienił Jugoszów dwukrotnie, ale za jednym razem wymienił miejscowość w parafii Goźlice. A za drugim razem wymienił w parafii obrazów. I teraz mamy pewien problem, dlatego że praktycznie to informacje są tam bardzo podobne, niemalże identyczne, chociaż jako właściciel jest wymieniony. Ktoś inny, z rodu właśnie Jugoszowskich. Natomiast sprawa dotyczy tej przynależności parafialnej, ponieważ my wiemy, że Jugoszów należał jednak do parafii w Goźlicach. Dopiero współcześnie należy do parafii w Świątnikach. Po II wojnie światowej zmieniono tę przynależność. Zresztą parafia Goźlicka była bardzo wielka. W czasach Jana Długosza ona obejmowała 26 wsi, więc rzeczywiście gigantyczna. A z kolei, gdy mówimy o obrazowie, bo Długosz pisze i o goźlicach, i o obrazowie, że tam Jugoszów należy, to dzisiaj to jest gmina, do której należy nasz Jugoszów. Mamy więc taki galimatias, który wiąże się z tym, że ewidentnie tutaj Jan Długosz jakąś pomyłkę popełnił. Inaczej by to mogło wyglądać, byśmy to interpretowali, gdyby to były cząstkowe jakieś wiadomości, Wiadomości. Że część wiadomości jest przy goźlicach, a część przy obrazowie. No to wtedy by można mówić o jakichś prebendach, o jakichś działach w wiosce, którą Jan Długosz opisywał, a tymczasem no wszystko jest tutaj w tej części, która dotyczy archidiakonatu sandomierskiego. I nie ma żadnych innych wzmianek, które by nam pozwoliły jakieś wnioski wyciągnąć, z wyjątkiem tego, że no, historycy to podkreślają: Jan Długosz popełniał błędy. To nie jest tak, że był bezbłędny, mniejszego czy większego kalibru, ale jednak musimy brać pod uwagę to, że no, to nie jest w stu procentach pewna informacja podawana za Janem Długoszem. Zresztą w historiografii też tak jest, że należy jednak krzyżować źródła. A więc, kiedy mamy jakąś możliwość, żeby sięgnąć po porównanie, no to koniecznie trzeba to zrobić i potem dopiero się zastanawiać, co z tym robić dalej. Generalnie, kiedy popatrzymy na te informacje, no to rzeczywiście Jugoszów jest wymieniany pod tą nazwą w ogóle niezmienioną i za każdym razem Długosz pisze wioska należąca do parafii, najpierw goźlicę, a później pisze wioska należąca do parafii obrazów. Której dziedzicem jest i w przypadku goźlic? Wymienia naszego kielcza, jednego z tych kielczów, herbu Chabdang, a w przypadku obrazowa pisze, że dziedzicem jest Jakub Jugoszowski, tu już pisze Jugoszowski. W Goźlicach nie pisało Jugoszowskim, a w obrazowie pisze Jakub Jugoszowski, herbu Habdang. No i teraz tak, może żeby już to uprościć, to powiedzmy, jak to w Goźlicach wyglądało. I Długoż pisze, że były tutaj cztery łanek kmiece, że była też karczma, że byli też dwaj zagrodnicy i że całą dziesięcinę snopową i konopną z tej wsi przekazuje się do. Kościoła, ale tutaj zapisuje w obrazowie w przypadku goźlic i że wysokość tej dziesięciny wynosi do i są trzy kropki. Nie napisał jakiej wysokości. I potem napisał Jan Długosz coś dla nas bardzo ważnego czyli napisał, że jest tutaj predium militare a więc folwark rycerski w przypadku obrazowa napisał predium unicum militare czyli folwark rycerski wyjątkowy ale my wiemy że to są właśnie te sytuacje kiedy mamy do czynienia z siedzibą i z obiektem o charakterze obronnym a więc reprezentacja i obronność w jednym i ważny motyw, który dotyczy siedziby pańskiej. Takie określenie tak interpretujemy we wszystkich dziełach Jana długosza, folwar rycerski wyjątkowy. I napisał w przypadku Goźlic, czy to jest ta wcześniejsza wzmianka, bo 20 stron dalej jest mowa o tym obrazowie. Napisał, że z tego właśnie folwarku rycerskiego dziesięcina jest przekazywana do kościoła w Goźlicach, z tych ról niefolwarcznych do obrazowa, a z folwarku rycerskiego do Goźlic, ale z wyjątkiem kilku pól, z których dziesięcina Wędruje do kościoła w Bielinach, i to są pola za równinami, które nazywane są Zagorianie. Tak to zapisał. Pewno to jakoś inaczej brzmiało, gdybyśmy mieli to wymówić. I to jest też o tyle intrygujący moment, że o tych Bielinach napisał Jan Długosz również w tej drugiej zmiance, kiedy mówiło o przynależności do parafii. Obrazów. Tu wszystko jest dokładnie to samo, więc i o tych goźlicach, że z folwarku rycerskiego dziesięcina do goźlic dopisał tylko, że z tych ról niefolwarcznych, czyli dziesięcina do obrazowa idąca, że ona jest w wysokości do 6 grzywien, a cała reszta jest identyczna. No więc, raczej tu jest jakaś klasyczna pomyłka. My pamiętamy, że Jan Długosz wielokrotnie oczywiście bywał w miejscowościach, które opisywał, ale miał takie karty inwentaryzacyjne, można by powiedzieć, wzorniki, które wypełniał on albo jego współpracownicy, albo osoby, o które poprosił, żeby mu podały informacje. I być może po prostu przełożył te wiadomości, powtórzył je w dwóch parafiach, co nie powinno się oczywiście zdarzyć. Jeszcze jest ważna informacja dotycząca dwóch spraw, które powinniśmy przy tej okazji wyjaśnić. W tych relacjach jedna Długosza pojawiły nam się bieliny, które no, musimy w jakiś sposób postarać się wyjaśnić i. Po drugie, no pojawił nam się ten herb Habdank. Herb Habdank, inaczej Abdank albo Awdaniec, to bardzo interesujący herb, ponieważ znajduje się w takim katalogu herbowym Jana Długosza, który jako pierwszy heraldyk spisał nasze herby, choć oczywiście wzmianki o nim są wcześniejsze, pochodzą nawet z XIII wieku. A to herb, który na czerwonym tle ma taką. Literę W. No i to jest problem srebrna. To jest litera najczęściej. Może być też w innych kolorach. Niebieska albo złota może też być, ale najczęściej srebrna. I to W to jest taki kształt litery. Inni twierdzą, że to jest odwrócone M. Inni znowu twierdzą, że to są dwie krokwie, które są złączone na kształt litery W. Inni twierdzą, że to jest łękawica, czyli siodło końskie, a nie żadne tam W ani odwrócone M. Jakkolwiek było, no to dzisiaj nam to literę W rzeczywiście przypomina. I herb ten, jeśli chodzi o ten wygląd sam, związany jest z takim pojęciem figura uszczerbiona. Figura uszczerbiona to jest element tarczy herbowej, czyli to jest właśnie ta litera W. Jest to takie przeciwieństwo figur zaszczytnych. A figury zaszczytne bardzo często też są takie geometryczne, jak, jak to nasze W albo odwrócone M, albo łękawica, albo te krokwie. Tylko tyle, że w przypadku figur zaszczytnych mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy one dochodzą do brzegu tarczy. I to są wtedy figury zaszczytne. Natomiast jak to przedstawienie nie dochodzi, a w przypadku herbu Abdang nie dochodzi tylko litera W jest po prostu w środku pola tarczy, no to mówimy wtedy o figurach uszczerbionych. Oczywiście w naszym regionie litera ta W jest też ważnym elementem herbu dębno. Ona występuje, ale to jest historia, która dotyczy no, legendy pewnej herbowej i kiedyś to wyjaśnialiśmy, w jaki sposób powiązany jest jeden herb, czyli awdaniec, abdank, inaczej habdank, właśnie z herbem Dębno. To jest więc ta jedna kwestia. A druga to są bieliny. Oczywiście przychodzą nam na myśl bieliny w górach świętokrzyskich, ale jednak to nie chodzi o te bieliny. Zresztą kościół jest tutaj znacznie późniejszy, bo XVII-wieczny. Natomiast w bielinach, o których mówimy, a przypomnijmy, to jest XV wiek, kiedy Jan Długosz o tym wspomina. Mówi o kościele w bielinach, że stamtąd idzie dziesięcina z folwarku. No to chodzi o bieliny, które. Znajdują się w pobliżu Ulanowa, czyli w dzisiejszym województwie podkarpackim. Tam jest kościół wymieniony już w połowie XIII wieku, ale kiedy mówi się o dziejach tej miejscowości Bieliny, to wskazuje się, że pierwszym dziedzicem był Jan Jugoszowski, herbu Habdang. Czyli Awdaniec. I dzieje tej miejscowości nie sięgają dalej, mimo że o kościele wiedzą, że wcześniej powstał, ale nic więcej nie wiadomo. Dopiero pierwsza osoba w jakikolwiek sposób związana z dziejami tamtych Bielin to jest właśnie przedstawiciel rodu Jugoszowskich. Czyli wiadomo, że tu w Jugoszowie było gniazdo rodowe tej rodziny, natomiast oddziaływanie takie dość szerokie, ponieważ pojawiają się te bieliny, i jeśli sięgniemy do Jana Długosza, a dzisiaj to jest o tyle możliwe, że no powiedzmy na przykład w prosty sposób, kiedy mamy plik PDF, no to przez wyszukiwanie możemy ułatwić sobie pracę, no to w dziele Jana Długosza nasz wspomniany bo wspominał o tym Jakubie Jugoszowskim. Jakub Jugoszowski wymieniany jest z Jugoszowa i ze Szczeglic, a więc no, to jest pobliska miejscowość też w naszym regionie. Się znajdująca, czyli wiadomo, że no, tak daleko też sięgali. Jest też wymieniony Mikołaj Jugoszowski z Radzanowa, czyli okolice stopnicy, tak powiedzmy, buzka zdroju stopnicy. I nawet wspomina się o tym, że on zaczął się nazywać Radzanowskim, ponieważ chciał się oczywiście odróżnić od innych przedstawicieli jugoszowskich i od tych, którzy też imię Mikołaj nosili i przyjął nazwisko od nowego miejsca, gdzie budował dla siebie jakąś ścieżkę kariery i dobrobytu. Możemy się więc przekonać już na podstawie Jana Długosza, że rodzina musiała mieć jakieś znaczenie, zaczęła się rozrastać, zaczęła zajmować nowe tereny, przejmować nowe dobra. No, i zapewne te ich związki z Jugoszowem musiały się trochę rozluźnić, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że tutaj była ich ta siedziba i że oni się potem ciągle pisali z Jugoszowa, choćby byli właścicielami innych miejscowości, to ta tradycja nazwiska oraz pisanie Jugoszowski z Jugoszowa, ona trwała nieprzerwanie i jest widoczna jeszcze w kolejnych stuleciach, kiedy o Jugoszowskich. Już mówimy w kategoriach takich, że oni przestają być właścicielami Jugoszowa. Dzieją się jakieś procesy, które doprowadzają do tego, że ci właściciele zaczynają się zmieniać, ale jeszcze nie tak szybko, bo o Jugoszowskich możemy jeszcze wiele ciekawostek w odniesieniu do ich pozycji wymienić. Często sięgamy po rejestry poborowe. Mówiliśmy, że. O Jugoszowskich sporo informacji posiadamy i między innymi takie informacje mamy z XVI czy później z XVII wieku. No i oczywiście słynny rejestr poborowy z 1508 roku, gdzie mamy sporo informacji o naszym regionie, odnosi się też do Jugoszowa, w którym. Wspomina się o tym, że na początku są użyte takie litery NN, co oznacza, że chodzi teraz o osoby, które w liczbie pojedynczej określane są jako nobilis, czyli szlachetnie urodzone. Więc jest. Oczywiście Kielcz albo Kielc i Jadwiga siostra, więc i Kielcz i Jadwiga, Hedwiga oczywiście zapisana, jego siostra, bo jest wymieniana jako Soror, czyli siostra, byli właścicielami Jugoszowa i płacili wtedy 30 groszy od tej własności. Ale też... Jest w roku 1525 wymieniony Kilian, nie w rejestrze poborowym, tylko w innym dokumencie, który miał być współfundatorem kościoła w Książnicach, czyli na południu no, dawnego, szeroko rozumianego regionu świętokrzyskiego. Dzisiaj to jest małopolska, ale diecezja nadal kielecka. A więc mamy znów kolejną miejscowość, gdzie nasi Jugoszowscy występowali. Natomiast w kolejnym rejestrze z 1578 roku, jako właściciel Jugoszowa występuje Stanisław Jugoszowski i mamy tu informację, że wtedy było ośmiu kmieci, ale łany były tylko cztery, czyli oni siedzieli na półłankach. Było też dwóch zagrodników z rolą, był jeden zagrodnik, czyli ten bez roli, i było trzech ubogich. Mamy więc taką no, krótką choćby, ale ważną dla nas zmiankę o sytuacji społeczno-ekonomicznej. Mówiliśmy też o tym, że w XVI wieku, bo to jest ten sam rok 1578, Paweł Jugoszewski, czasami pisano Jugoszowski albo Jugoszewski, syn Stanisława był studentem akademii. Krakowskiej. Prawdopodobnie około 1610 roku urodził się też syn Stanisława. Nie wiemy jednak, czy tego samego, co w przypadku Pawła, Walenty. On był właścicielem Jugoszowa. Około 1630 roku ożenił się z Kasztelanką Żarnowską, czyli to już była dobra partia, Anną Chomentowską Herbulis, czyli własność to była, jeśli o Chomentowskich chodzi, Chomentowa, Gartatowic, Smogorzowa, tych miejscowości właśnie w naszym regionie świętokrzyskim położonych. Potem są nawet dostępne, to możemy prześledzić, potomkowie z tego związku pochodzący, czyli jak jugoszowscy tę swoją krew rozmywali wśród różnych rodzin, Zamieszkujących region Świętokrzyski, ale to już jest całkiem inna historia. No bo Jugoszowscy nas interesują najbardziej. Możemy więc powiedzieć o kolejnym rejestrze poborowym, już z XVII wieku, 1629, kiedy jako właściciele Jugoszowa są wymienieni spadkobiercy Stanisława Jugoszowskiego. Oni też władali częścią Kurowa, wtedy tutaj było 5 łanów, płacili 30 zł i 16 groszy podatku. Ale są też wymienieni spadkobiercy Pawła Jugoszowskiego w przypadku wiosek Bazów i Gieraszowice. To jest gmina Łoniów dzisiejsza i też część wioski Królewiec do nich należała. W związku z tym rzeczywiście no tak szeroko... W pewnym momencie wychodzimy na wody dotyczące naszego regionu, chociaż są czasami jakieś wątpliwości, ponieważ jako właściciel Jugoszowa w 1663 roku jest wymieniony Florian Łupiński. I on zawarł umowę dzierżawy Jugoszowa z Jacintem Mietelskim. Tam chodziło też o to, że nieurodzaj był duży w 1663 roku i chodziło o to, żeby niższa była kwota tej dzierżawy. A tymczasem, to jest 1663, pojawia się nam na przykład informacja, że 10 lat później w Sandomierzu nastąpiła donacja, czyli darowizna, części dóbr. Właśnie Jugoszowa, przez Urszulę Jugoszowską ona była córką tego Chiacenta, czyli dzierżawcy, na rzecz Piotra Krzynieckiego. Czyli był to dzierżawca, jak więc jego córka mogła darować jakieś dobra? Być może ten dzierżawca stał się jednak właścicielem, a ta jego córka, czyli Zmietelskich, wyszła za mąż za Jugoszowskiego. I to był może też taki powód, że raptem znowu ci nasi jugoszowscy się przewijają w różnych informacjach. No i, i jeśli byśmy też popatrzyli na w ogóle na rodzinę, bo prawdopodobnie już nie na sami Jugoszów, tylko to ich rozprzestrzenienie w najbliższej okolicy, to jest taki bardzo ciekawy dokument, który się zachował w języku polskim z 1600. 79 roku, pod którym w taki zamaszysty sposób podpisał się Michał z Jugoszowa Jugoszowski. Możemy go więc odczytać do dzisiaj. Przejdziemy do tych relacji z XVII wieku i właśnie relacji Michała z Jugoszowa. To taka może skomplikowana, jak się będziemy wsłuchiwać w tę staropolszczyznę, ale teoretycznie prosta sprawa. No bo Michał Jugoszowski z Jugoszowa tak napisał. Ja niżej podpisany. Daje astetację, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli atestację. Tak jak samochód ma atestację. To chodziło o świadectwo, zaświadczenie. Ja, niżej podpisany, daję świadectwo swoje, jego mości panu Zygmuntowi Smorzewskiemu, od którego, jako przyjaciel uproszony, jeździłem do jego mości pana Andrzeja Kuczkowskiego, a więc rodzina Smogorzowskich. Uprosiła jako przyjaciela naszego Michała, żeby pojechał do tego Andrzeja Kuczkowskiego. Co się dalej działo? Upraszając jegomości, czyli tego Kuczkowskiego, o wydanie i wyłożenie sumy 3000 zł polskich jegomościom panom Smorzewskim od jegomości należytych, których oczekiwali w sen przybytności pana Andrzeja Stradomskiego, za którą sumę. Jego mość pan Stradomski na wszystkich dobrach swoich chciał się pisać. No więc taka skomplikowana historia. Lecz na instancję moją otrzymałem deklarację od ich mościów panów Kuczkowskich takową, iż ich moście Kuczkowscy jego mością panem Stradowskim kontentować się zechcą. Tylko tak deklarują, że ich mościom panom Smorzewskim należy tą sumę oddać i wyliczyć gotowi, tylko ich moście niech pewną inszą lokację w swoich dobrach szlacheckich obmyślą i znajdą, na co dla pewności A z ten stację moją ich immością daję i ręką się, tam jest urwane, ale zapewne pod nią podpisuję. Działo się w bazowie, w tym bazowie, o którym przed chwilą mówiliśmy, w dzisiejszej gminie Łoniów. W poniedziałek urwana jest kartka panny najświętszej roku pańskiego 1679 Michał Jugoszowa jugoszowski Dlatego, no, nawet po tylu, tylu latach, mamy dowód na to, jacy ważni byli jugoszowscy, czy im byli przyjaciółmi, i za co własnoręcznym podpisem ręczyli. Pod koniec już dziejów, czyli zanim nastąpiły rozbiory Polski, mamy już ślad uchwytny w rejestrze diecezji z lat 1783-1784. Jako właściciele są wymienieni Dominikanie Sandomierscy, naszego Jugoszowa. Ale w jakich okolicznościach oni tymi właścicielami się stali, trudno mi powiedzieć. Nie ulega wątpliwości, że w jakimś tym czasie 100 lat to nastąpiło. Od tego XVII wieku, o którym przed chwilką mówiliśmy, do tego XVIII taka zmiana musiała nastąpić. Być może ona wynikała z tego, że dzisiaj nazywająca się Gołębiowym, a kiedyś Gołębicami wioska, ona już w XV wieku. Na skutek takiego przywileju wydanego przez króla Wadysowa Jagiełę, że Dominikanie Sandomiercy mogą kupować ziemię od osób duchownych lub świeckich, od których im się podoba, i oni wtedy kupili właśnie ziemię w pobliżu i mieli tam folwark. Zapewne też z tego powodu właśnie kupili sobie nasz Jugoszów i urządzili tu drugi folwark, który posiadali. Mieli właśnie dwa folwarki w pobliżu leżące. Ale kiedy to nastąpiło, od kogo kupili, za ile, trudno na tym etapie powiedzieć, zapewne, miejmy nadzieję, kiedyś uda się to wszystko szczegółowo ustalić. Folwark został przejęty przez władze państwowe, czyli carskie. W wyniku kasaty klasztoru dominikańskiego w Sandomierzu, która nastąpiła po powstaniu styczniowym, czyli w roku 1864, specjalna komisja dokonała tego, co wiązało się z drugą falą kasat na naszych ziemiach, i w związku z tym mamy takie szczegółowe opisy, które dotyczą tego folwarku. Więc Jugoszów w drugiej połowie XIX wieku jest bardzo szczegółowo przedstawiony wynika z tego, że był porównywalny z tym drugim folwarkiem, jeśli chodzi na przykład o zobowiązania, ale też i dochody. Mamy takie szczegółowe informacje, że np. ekonom wtedy otrzymywał 22,5 rubla, to była jego taka pensja, służba Otrzymywała, czyli wiele osób 43 ruble, najemnicy 104 rubli, takie były koszty ich funkcjonowania. Wiemy też, że tutaj był las grabowy, to jest w ogóle rzadkość na tym terenie, żeby lasy były wtedy, one tutaj istniały, ale już będące pod zarządem państwa w momencie kasaty czyli to ogniwo w Łagowie zarządzało tym lasem koło Jugoszowa. Jego powierzchnia wynosiła 8 murk i 80 prętów. Był też, tak jak wspominaliśmy, ten dochód, który pochodził z propinacji, a więc z produkcji alkoholu. Ogólnie wiemy, że w obydwu folwarkach było 10 koni, 8 wołów, 11 krów, 7 jałówek, 2 owce, 30 jagniąt. No i też tak zapisano, że były też takie dwie obce jałówki. Dwie obce w sensie takim, że ustalono iż one były prywatną własnością ojca Machnickiego, który był byłym, jak to określano, byłym przeorem u dominikanów sandomierskich. No i on napisał potem podanie, że to są jego prywatne, a nawet dokładnie jego ojca jałówki i on je tutaj na zimowanie trzymał. W Jugoszowie i prosił o to, żeby mu ten inwentarz oddać, ale ci, którzy przeprowadzali całą likwidację folwarku w ramach kasaty, napisali tak, że jakkolwiek zaś paragraf 42 przepisów dodatkowych do najwyższego ukazu, tam z października 1964 roku, wyłącza spod zajęcia w zawiadywanie skarbu osobisty majątek zakonników. Czyli było jasne, osobisty majątek nie podlega temu przejęciu przez władze rządowe. Przecież delegowani wydanie rzeczonych jałówek decyzji władzy pozostawiają. Przepis z przepisem, ale niech władza zdecyduje, co z tymi jałówkami zrobić. Takie więc były różne szczegóły, które znajdujemy w opisie tego likwidowanego folwarku. Mnóstwo jest tutaj takich ciekawych, też wątków. Ogólnie, no to porównywalne, właśnie obydwa folwarki dawały, oczywiście, dochód, chociaż wymienione są też różnego rodzaju ciężary, powinności, podatki. To są bardzo ważne i potrzebne informacje, kiedy budujemy obraz przeszłości. A taki przecież podczas naszych audycji chcemy przedstawić. Pamiętając, że Jugoszów, na przykład sprzed 200 lat statystycznie rzecz biorąc, był zamieszkiwany przez 126 osób, a dzisiaj około 140. No nie oznacza to, że nic się nie działo, bo był wyż demograficzny, ale oczywiście wiele naszych miejscowości się wyludnia, ludzie wybierają lepsze życie. Natomiast czy w Jugoszowie można by żyć również przyjemnie. Zapewne tak, a kiedy bierze się pod uwagę historię, to na pewno w sposób fascynujący. A tym bardziej, że dziś mamy tutaj tereny sadownicze, no to jeszcze dodatkowy, jakby taki bodziec, aby wybrać się do naszej miejscowości. Dziś już dziękujemy za uwagę. Cezar Jastrzemski, Robert Szumielewicz i Michał Pastuszka, który program zrealizował.